dobry. Trwa kolejny dzień podarowany nam przez naszego Boga, dzięki Jego łasce. Chcemy dzisiaj posłuchać Słowa Bożego. Najpierw czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej. Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I z Ewangelii Jana rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Moi kochani, nie wiem, jak się czujecie, ale wszystko dookoła, przynajmniej przekaz medialny, mówi nam, że nie jest za dobrze. Docierają do nas znowu dość trudne wiadomości związane z rozwojem pandemii. Ale moi drodzy, chciałbym dzisiaj waszą uwagę odciągnąć od pandemii i chciałem przenieść was na chwilę kilka do rozważania na temat widzenia Boga w naszym życiu. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo proste, widzieć Boga w życiu. Już się tłumaczę dlaczego. Dlatego, że wiele osób myśli, że Pan Bóg jest tylko w jakiejś spektakularnych wydarzeniach, cudach. Na przykład jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, wtedy mówimy: tak, tutaj zadziałał Pan Bóg, tu był Pan Bóg, tu jest Pan Bóg. Albo gdzieś jeszcze jakieś inne duchowe fajerwerki sprawiają, że zaczynamy fascynować się takim Bogiem cudów i myślimy, że On jest tylko od tego. Moi kochani, wydaje mi się, że Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Tutaj to pytanie Filipa, że chce widzieć Ojca. Jezus mówi: no macie mnie, cóż jeszcze więcej chcecie? Czy Mojżesz, pokaż mi chwałę swoją? No jak my możemy dzisiaj Boga zobaczyć? I pomyślałem sobie, że za niedługo rozpoczyna się wiosna, i to jest chyba najlepsza pora roku do tego, żeby Boga widzieć w naszym życiu. Wystarczy pójść do ogrodu, do parku, zobaczyć, jak po zimie przebijają się kwiaty, jak za chwilę będzie zielenić się trawa. Będziemy słyszeć coraz więcej odgłosów ptaków i tak dalej, i tak dalej. I ktoś kiedyś powiedział, że właśnie to są ślady Boga i chcę was zachęcić do tego, żeby wyjść na zewnątrz, bo już można takie ślady dostrzec. Zobaczcie, jak jest pięknie stworzony świat. Czy to nie jest dowód na to, że Bóg jest pośród nas? Zachęcam was do tego, żeby szukać takich śladów Boga na przykład w przyrodzie. Możemy tego Boga mieć w Słowie, które codziennie czytamy, ale przede wszystkim zachęcam was do tego, żeby uwierzyć czy nabyć taką świadomość, że Bóg jest cały czas przy nas. Obojętnie, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy w największym rozkwicie albo w największym dole naszego życia. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, ale dzisiaj stając rano, chodziła za mną taka pieśń ze śpiewnika kościelnego. Myślę, że już podświadomie, bo miałem się przygotować do tego rozważania. Pieśń numer 673, Gdy szukasz Boga. Ja myślę, że to jest pieśń znana przez nas wszystkich, chociaż myślę, że rzadko śpiewana w kościele, a przez to, że wykonywana jest na organach, często jest tak trochę majestatycznie odtwarzana, odgrywana, a jest to pieśń bardzo lekka i trochę, myślę, albo bardzo mówiąca o tym, co przed chwilą powiedziałem. Chcę wam ją przeczytać po przypomnieniu. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie dzisiaj ją zaśpiewać. Wybaczcie, dzisiaj nie będę jej prezentował z melodią. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las. Z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas.
bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego myśl. Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga to Jego znak, który zostawił Ci. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi. Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt, zobacz, jak matka w domu się trudzi. Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą Ci, że każdy z nas stworzony jest przez Boga. I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg. By dobra wieść była przekazywana, by miłość swą objawiać przez nas mógł. Gdy szukasz Boga, sięgnij po Biblię. Poszukaj prawdy słów księgi tej. Z niej płynie wartko zdrój wody żywej, a wraz z nią słowo o treści tej, że Bóg i dzisiaj jest realnym Bogiem. Nie słabnie nigdy Jego wielka moc. Więc gdy tę prawdę sam przyswoisz sobie, to jasnym dniem już będzie każda noc. I moi kochani, życzę wszystkim nam, żebyśmy każdego dnia mieli tę świadomość, że Bóg jest z nami zawsze, w każdym czasie. I wtedy, jeżeli będziemy świadomi tej prawdy, to jasnym dniem już będzie każda noc. Piękna pieśń, dwie panie autorki, Zofia Jasnota i pani Janina Kisza-Bryl. Pierwsza jest autorką dwóch pierwszych zwrotek, a druga jest autorką trzeciej zwrotki. Myślę, że bardzo super oddały to, że Bóg jest pośród nas i tego Boga wśród nas wam z całego serca życzę, życząc bardzo dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.